całe przygotowanie Ułanka Chmielewskiego, tak? Dokładnie, dokładnie. Zacząłem trenować, powiem tak, że ja zacząłem właśnie pracować w tym samym klubie, w którym pracuje Antek Chmielewski. On miał tą swoją grupę zawodniczą i tak zawsze gdzieś tam ja prowadziłem, bo ja jestem trenerem personalnym, prowadziłem te swoje treningi personalne i tak patrzę, no chłopaki się fajnie biją, nie? No i tak zawsze tak mówię, kurde, ja tam zapytam tego Antka, no bo chcę coś zmienić w swoim życiu, chcę coś zacząć dodatkowo robić ze sobą bardziej, bo ja wcześniej kulturystykę trenowałem. I tak, Antek, ty, no ja dam radę tam coś podziałać na tych treningach twoich, no bo wpadnij na grupę, zobaczysz jak będzie. No ja akurat przyszedłem na sparingi, no i na tyle mi się spodobało, że już gdzieś tam zacząłem od kwietnia trenować do dzisiaj, więc tak to mniej więcej wygląda. I od razu w grupie takiej chłopaków, no zawodniczej, no tam chłopaki mają walki na Almie, na innych tam tych federacjach niszowych bardziej, ale no naprawdę się dobrze zapierdalają. Kiedy zacząłeś treningi, to nie myślałeś, aby może spróbować na Almie pierw, zobaczyć jak ci pójdzie? Wiesz co, ogólnie ja zacząłem w kwietniu trenować, a w czerwcu już było wyzwanie, więc zanim ja w ogóle zacząłem myśleć o jakichkolwiek walkach, to ja już dostałem to wyzwanie, wiedziałem, że będę miał tą walkę i tak naprawdę było tylko to Fame MMA, no i mój rywal w głowie cały czas. Więc nigdy się nie zastanawiałem nad jakimiś innymi federacjami, aczkolwiek miałem rozmowy z konkurencyjną federacją również, żeby tam zawalczyć. Znaczy, w sumie nie wiem, czy mogę mówić, ale dobra, mogę mówić. W sumie Kawulskiego poznałem na planie filmowym, jak zostałem gangsterem, bo tam miałem taki mały epizod i tam ogólnie wywiązała się rozmowa, bo wiadomo jak to jest, że jak ktoś ma tą walkę na Fame MMA, no to każdy zawsze musi ten temat poruszyć. No i on to usłyszał i tam od słowa do słowa i zostałem zaproszenie do tej federacji FFF na spotkanie, żeby sobie porozmawiać. I powiedziałem, że jak najbardziej jestem zainteresowany z tym, że ja chcę napierdolić Kasiusza i to jest mój cel. To jest dla mnie nadrzędny cel. Ja żadnym tam jakimś fighterem nie jestem, nie będę raczej, na pewno zawodnikiem nigdy nie będę, bo bym obraził wszystkich zawodników. Ja po prostu chcę swoje konflikty rozwiązywać za pomocą Fabelbach albo innych tam gdzieś tam federacji. Po prostu to jest dla mnie takie narzędzie do rozwiązywania swoich sporów i tylko i wyłącznie. Nie? I powiedziałem, że jeśli ściągniecie Kasiusza do was, no to jak najbardziej możemy się tam napierdalać, ale no jednak Kasiusz no to tam jest, w sumie można już powiedzieć, że taką twarzą Fame MMA, więc nie wiem, czy w ogóle czy jakieś rozmowy podejmowali i na tym gdzieś tam ten temat ucichł. A była w ogóle jeszcze jedna rozmowa na temat federacji, ale to akurat już nie będę zdradzał, ale to też był freak fight, ale też mówię, ja wolę mieć jakiś konflikt prawdziwy, kogoś, kogo nie lubię, niż tak, o, żebyście mi tam kogoś dokleili, nie, to też trochę bez sensu, nie, albo w ogóle też był pomysł, żeby mi prawdziwego zawodnika dokleić, no to mówię, chłopy, gdzie wy, kurwa, wiadomo o co chodzi, nie. Mówisz o tej drugiej organizacji, która złożyła ci ofertę, to już była bardziej stricte sportowa organizacja, czy też freakowa? Tak, to już była sportowa, ale tu już nie będę mówił jaka. I ta sportowa mi złożyła na freak fight i na normalną walkę, nie? Więc tak jakby do wyboru, do koloru, po prostu to też czasowo by się zgrało w taki sposób, żebym miał bardzo mało czasu po tej walce na następną, ja tak jakby żyję tą walką, jakbykolwiek by to nie zabrzmiało, wstaję rano, myślę o Kasiuszu, żeby już ten ogień sobie po prostu, tak jakby całą determinację skupiam się na to, żyję tylko tym, przygotowuję się, jak mogę najciężej, nie piję, mam abstynencję w tym roku, jeszcze nie piłem, takie miałem małe postanowienie noworoczne, żeby tak jakby skupić się na tym całym performansie, to wiadomo dieta, mam bardzo dużo kilogramów do zrzucenia, regeneracja, chodzę na te sauny, jakieś tam stretchingi robię, na basen, tak jakby każdy dzień pod to jest gdzieś tam podpięty, wszystko pod to. I nie wiem, co będzie po tej walce, bo chyba będę musiał po prostu najzwyczajniej siedzieć, po prostu odpocząć, wymelanżować się, najewać się porządnie, a jak pójdę w melanż, to myślę, że na jednym weekendzie się nie skończy, nie? Więc nie wiem, co będzie po prostu dalej. No więc lepiej się czuję teraz, no i też na pewno treningi pod MMA są na tyle gdzieś tam wydolnościowe, że ten cały układ krążeniowy dużo lepiej mi chodzi. Mam więcej energii, lepiej się czuję, mam więcej endorfin, cały czas się uczę czegoś na nowych treningach, jak człowiek się rozwija, to jakoś tak jest lepiej, nie? A tak jak na siłowni, jak wcześniej trenowałem, to cały czas to samo, cały czas te same schematy. No to jest takie, kurwa,
nudne i szczerze, no ja w ogóle nie trenuję już tak jak kiedyś trenowałem i raczej nie wrócę do tego nigdy już. Po prostu tak się zajarałem tym MMA, no nie samym MMA oczywiście, bo ja też brazylijskie jiu-jitsu, boks zwykły trenuję, zapasy i tak wszystko sobie to porozkładałem na czynniki pierwsze, więc fajnie. Na każdych tych zajęciach czegoś nowego się uczę. Z tym, że no teraz wiecie, wiadomo, no jak już teraz mam tą walkę, no to miesiąc to już robię tylko i wyłącznie tak jakby te rzeczy pod tą walkę, nie? Ale wcześniej tak jakby te ABC tych wszystkich podstaw, tych sportów, Muay Thai jeszcze gdzieś tam liznąłem i fajnie, specyfika jest zupełnie inna gdzieś tam i gdzieś tam z tego wszystkiego staram się to posklejać w miarę jako tam jedną całość, to wszystko przełożyć później na tą płaszczyznę, jaką jest MMA. Wspomniałeś o treningach Łanka Chmielskiego, to można powiedzieć, że legenda, jeżeli chodzi o polskie MMA. Było tak, że od razu założyłeś, że całe przygotowania będą u Łanka, czy nie? Myślałeś jeszcze, żeby po jakichś warszawskich klubach pojeździć, potrenować? To same stricte przygotowania w MMA na pewno od razu u Łanka były i od razu był taki plan, ale właśnie te brazylijskie jiu-jitsu, czy właśnie zapasy, to już w innym klubie trenowałem. Te takie grupy, to już na grupy chodziłem początkujące, żeby po prostu tych samych podstaw załapać. A tak samo MMA to typowo już gdzieś tam u Antka, nie? Ale jakiś tam boksik czy coś, no to gdzieś tam mogłem gdzie indziej sobie, nie? Bo tak stricte jak my robiliśmy treningi, no to zależy jaki blok treningowy był w danym momencie, jaki robiliśmy. I na przykład przez pewien okres, na przykład wakacje, robiliśmy bardzo dużo parteru, a bardzo mało stójki. Teraz robimy bardzo dużo stójki, a mało parteru. Wiadomo o co chodzi, żebym po prostu chciałem się nauczyć tych postaw tym wszystkim i później w jakiś sposób sobie działać tak, żeby wybrać sobie to, co najlepsze. Żeby Antek oczywiście zobaczył, jakie ja mam najmocniejsze strony. Teraz wydobywamy te moje najmocniejsze strony i działamy w taki sposób, żeby to już wszystko było w ramach takiego odruchu, żebym po prostu nie myślał coś, co robię, tylko jakby to był już odruch i no i wiadomo, z zamkniętymi oczami, żebym mógł to robić, nie?